Szczęść Boże, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku magazynu katolickiego telewizji Kłajowy. 18 kwietnia obchodziliśmy w naszej diecezji Dzień Świętości Życia. W tym też dniu przypomnieliśmy sobie osobę pana profesora Włodzimierza Fijałkowskiego, który związany był z Włocławkiem, urodził się niedaleko stąd, w Bobrownikach. W naszym seminarium włocławskim prowadził przez wiele lat zajęcia z medycyny pastoralnej. Zmarł w 2003 roku, a przypomniano jego osobę między innymi dlatego, że pan profesor Fijałkowski był lekarzem, ginekologiem, położnikiem, a także twórcą polskiej szkoły rodzenia. W związku z tym ten odcinek poświęcony będzie właśnie szkole rodzenia, która funkcjonuje przy Katolickim Centrum Służby Rodzinie we Włocławku. Serdecznie zapraszam do obejrzenia. Przy wdechu robimy duży brzuszek, nabieramy powietrze nosem, wypuszczamy ustami i mały brzuszek. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Jeszcze raz. I wydech. Bardzo ładnie. Można sobie przyjąć pozycję relaksującą, tak? Pani Beatko. Nasza szkoła rodziców oczekujących dziecka działa na terenie Katolickiego Centrum Służby Rodzinie na ulicy Wojska Polskiego. Celem naszej szkoły jest psychofizyczne przygotowanie ciężarnej oraz osoby towarzyszącej do odbycia porodu naturalnego oraz przygotowanie dwojga rodziców do pełnienia roli matki i ojca. Ten cel jest realizowany poprzez pogadanki, pokazy, dyskusje. To jest jedna część, a druga część, którą prowadzi koleżanka, to jest część powiedzmy ćwiczeń gimnastycznych. I chodzi o ćwiczenia ogólnokształtujące, ćwiczenia oddechowe, które będą przygotowywały już do radzenia sobie w poszczególnych okresach porodu, ćwiczenia relaksacyjne oraz ćwiczenia umiejętność napinania i rozluźniania mięśniowego. To wszystko służy, żeby przygotować jak najbardziej do porodu naturalnego, czyli porodu wyuczonego. Podgłówkę tutaj podłożyć właśnie, nóżka pod spodem wyprostowana, tak? I patrzymy, dobrze. Przypominam, że wciągamy powietrze nosem, wypuszczamy ustami, wydech dwa razy dłuższy od wdechu i robimy wdech, duży brzuszek, pięknie, wydech. I jeszcze raz. I wydech. I jeszcze raz. I wydech. Bardzo ładnie. I pozycja relaksująca. Jedną poduszeczkę tu sobie. Kolanka, tak. I zobaczymy, jak tutaj oddychanie. Tak, tutaj pan będzie kontrolował, tak. Prawidłowość, wdech ustami, nosem, tak? Wydech ustami dwa razy dłuższy. Wdech, wydech. No dobrze. Jeszcze raz, wdech, wydech. Bardzo ładnie. I odpoczniemy sobie. Jeszcze. Właśnie, a tutaj podgłówkę damy. Nóżka pod spodem wyprostowana bardziej, tak? Prosta, a tutaj zgięta. Nasze spotkania odbywają się raz w tygodniu. Ćwiczenia i pogadanki trwają około 2 godzin. Raczej tworzymy takie grupy, które by były nieduże, maksymalna ilość osób to jest powiedzmy 10, czyli 5 par.
Jeżeli chodzi o część teoretyczną, to przygotowujemy ciężarne i towarzyszące im osoby poprzez takie tematy jak higiena ciąży, przebieg porodu, higiena połogu, laktacja, karmienie naturalne, oczywiście pielęgnacja noworodka. Jeżeli chodzi o pokazy, to skupiamy się na pokazach kąpieli noworodka, techniki karmienia i oczywiście te wszystkie czynności, które są związane z noworodkiem, czynności pielęgnacyjne, czyli pielęgnacja spojówek, pielęgnacja kikuta pępowinowego, z tym są, wiem doskonale, największe trudności. No i tutaj pamięta Pani o tym, że wdychamy nosem, tak? Ustami wydech, dwa razy dłuższy. Próbujemy, tak? Wydech, duży brzuszek. Wydech. I wdech. I wydech. Wdech. Ostatni raz. I wydech. Do końca wypuszczamy to powietrze. Dobrze. I chwila odpoczynku. Przejdziemy za chwilę do ćwiczeń, które wzmocnią troszeczkę kręgosłup i mięśnie tutaj brzucha. I proszę bardzo, Pani przejdą do klęku podpartego. Powolutku. Te ćwiczenia też będą pomagać, jeżeli będą bóle kręgosłupa, pleców, wtedy one bardzo ładnie tutaj pomogą. I robimy teraz maszerowanie rękoma w prawą stronę, powolutku, rączka przy rączce, tyle ile można. Wracamy do środka, do pozycji wyjściowej. I maszerujemy w drugą stronę. I jeszcze raz. Czyli wracamy do pozycji wyjściowej. Dobrze, powolutku. Nie spieszymy się. Wszystko robimy wolno w ciąży. Powrót do pozycji wyjściowej. I ostatni raz. Przygotowując Panie do odbycia porodu naturalnego, skupiamy się głównie na tym, że jeżeli wystąpią skurcze porodowe, to chcemy przygotować Panie w taki sposób, żeby wyeliminować ból, tylko skupić się na odczuwalności skurczu, a poprzez dzieje się to poprzez po prostu poprzez likwidację lęku, a tym samym poprzez wyeliminowanie napięcia zarówno mięśniowego, jak i napięcia psychicznego, co prowadzi w rzeczywistości do odbycia porodu nieprzedłużonego i urodzenia dziecka z maksymalną ilością punktów, czyli 10 punktami w skali Apgar. Głównie na tym się właśnie tutaj skupiamy, żeby w taki sposób przygotować Panie, żeby wyeliminować lęk, a poród ukończył się w sposób jak najbardziej naturalny. I za chwileczkę przejdziemy na piłeczki, będziemy robić krążenia biodrami na piłkach. Siadamy wygodnie, dość głęboko, plecy proste. Tutaj nóżki w lekkim rozkroku. Tutaj też w lekkim rozkroku, żeby zachować równowagę. Tu może bardziej bliżej, co, bo tutaj to krzesełeczko jest, żeby nie. O właśnie. I robimy krążenia bioder na piłeczkach, tak? Powolutku. Tak. Zaczynamy oczywiście od
coraz mniejszy, od najmniejszych kółeczek i próbujemy robić je coraz większe, tak? Swobodnie, plecy wyprostowane. Rozluźnić, spróbować się rozluźnić, żeby nie krępować ruchów i powoli robimy sobie koła na piłeczkach, kółeczkach. Wiecie Panie, że systematyczność tych ćwiczeń jest ważna, tak? Dlatego w domku ćwiczyć sobie systematycznie. Dlatego, że ta systematyczność uelastyczni nam mięśnia, rozciągnie. Szczególnie chodzi nam tutaj o mięśnie dna miednicy. Jak więc Państwo przekonali się, szkoła rodzenia, która funkcjonuje przy naszym centrum imienia pana profesora Włodzimierza Fiałkowskiego, w swojej działalności przede wszystkim skupia się na tym, by pomóc kobiecie, która jest w ciąży, by pomóc jej partnerowi w przejściu tego okresu, ale także w akceptacji dziecka, w przyjęciu tego daru, jakim jest dar życia. Myślę, że program wzbudził wiele zainteresowania wśród Państwa. Mam nadzieję, że te z Pań, które znajdują się w stanie błogosławionym, czy planują posiadać dzieci, również zgłoszą się do naszego centrum. Zapraszamy bardzo serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W przyszłym tygodniu wytęskniony, wyczekiwany długi weekend majowy, kojarzący się z relaksem, odpoczynkiem i rozrywką. I bardzo dobrze. Zechciejmy jednak pamiętać, że pierwsze majowe dni łączą się z niezwykle istotnymi wydarzeniami i ważnymi rocznicami, ważnymi dla Kościoła i naszego narodu. I tak 1 maja o godzinie 10 w parafii pod wezwaniem świętego Józefa na Zazamczu ksiądz biskup Wiesław Mering będzie przewodniczył uroczystej mszy świętej sprawowanej w intencji ludzi pracy. Zapraszamy do wspólnej modlitwy za przyczyną świętego Józefa, patrona naszej diecezji. W tym dniu przypada również 2. rocznica beatyfikacji ojca świętego Jana Pawła II. Zachęcamy do udziału w dziękczynieniu za dar beatyfikacji, które w tym roku połączone będzie z comiesięcznym spotkaniem papieskim w parafii Matki Bożej Fatimskiej przy ulicy Płockiej. Odbędzie się ono 2 maja o godzinie 17:30. 3 maja obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Uroczysta msza święta pod przewodnictwem pasterza diecezji będzie odprawiona w Bazylice Katedralnej o godzinie 11:00. W tym dniu przypada również odpust w parafii na Zawiślu. Suma odpustowa rozpocznie się o godzinie 12:00. Serdecznie zapraszamy. Od najbliższej środy, a więc od 1 maja do końca miesiąca, w naszych kościołach będą odprawiane nabożeństwa majowe, wpisane w naszą kulturę, tradycję i pobożność. Zachęcamy do modlitwy za przyczyną Matki Najświętszej. Jak być może Państwo słyszeli, przygotowujemy się do diecezjalnej pielgrzymki do Rzymu z racji Roku Wiary. Pielgrzymka odbędzie się we wrześniu, będzie jej przewodniczył biskup włocławski. W programie m.in. spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem podczas audiencji generalnej oraz modlitwa przy grobie błogosławionego Jana Pawła II. Momentem szczególnym będzie przekazanie przez pasterza diecezji relikwii męczenników z diecezji włocławskiej, męczenników II wojny światowej, do Bazyliki Świętego Bartłomieja na Wyspie Tyberyjskiej, którą Jan Paweł II uczynił szczególnym miejscem pamięci o męczennikach XX wieku i czasów najnowszych. Zapisy w parafiach oraz w siedzibie diecezjalnego biura podróży Caritas. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej diecezji. Zachęcamy do zapoznawania się z tymi informacjami oraz przede wszystkim do wspólnego pielgrzymowania do stolicy chrześcijaństwa. To już piąta niedziela wielkanocna.
Piąta niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, kiedy przeżywamy radość z tego, że Chrystus zmartwychwstał. Prawda o zmartwychwstaniu jest najważniejszą prawdą chrześcijańskiej wiary, tak głęboką, tak wielką, że aby poznać jej aspekty, trzeba dobrze wsłuchać się w Słowo Chrystusa, trzeba dobrze ją przeniknąć, medytując nad Słowem Bożym, medytując i zastanawiając się, czym jest zmartwychwstanie, kim jest zmartwychwstały Pan. Kolejną odpowiedź, czy kolejną część odpowiedzi na to pytanie daje niedzielna Ewangelia. Święty Jan przypomina nam słowa Pana Jezusa ustanawiające nowe przykazanie. Mówi Jezus: Syn Człowieczy został teraz uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także w sobie samym i zaraz Go uwielbi. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Streszczenie całej Ewangelii, streszczenie całej chrześcijańskiej moralności. Kim jest chrześcijanin? To ten, który na wzór Chrystusa kocha Boga i drugiego człowieka. Kocha tak, jak Chrystus ukochał. Chrystus daje nowe przykazanie, jak to uczymy się w katechizmie. Ktoś zapyta, dlaczego nowe? Czy o miłości nie nauczano przed Chrystusem? Czy o miłości nie mówili starożytni filozofowie? Czy w Starym Testamencie Bóg, objawiając się narodowi wybranemu, nie dawał przykazania miłości? Oczywiście, że tak. Będziesz miłował Pana Boga swego, całym swoim sercem, całym swoim umysłem, całą swoją mocą, całą swoją duszą, a bliźniego swego jak siebie samego. Pamiętamy te słowa, które sięgają do pierwszego przymierza. Ale Chrystus mówi dzisiaj: ja daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Właśnie nowość tego przykazania polega na tym, że mamy miłować się tak, jak Chrystus nas umiłował. To jest ta nowość. To znaczy, jak mamy się miłować? Tak jak Chrystus nas, czyli do końca, bezwarunkowo, do oddania swojego życia, do całkowitej ofiary z siebie. Tak, by nic z siebie nie pozostawić, ale być całym dla drugiego. Być całym dla. To jest piękne, by stawać się darem dla drugiego. Nie może być inaczej. Nie ma innej recepty na udane życie. W małżeństwie, jeżeli małżonkowie nie stają się darem dla siebie, małżeństwo nie będzie szczęśliwe. Jeżeli w rodzinie rodzice nie dają się dla dzieci, nie będzie szczęśliwej rodziny. W kapłaństwie, jeśli kapłan nie jest cały dla ludu, do którego jest posłany, nie będzie dobrym kapłanem. Siostra zakonna, która nie jest cała dla Chrystusa, dla tych, którym służy, nie będzie dobrą siostrą zakonną, ale moglibyśmy podawać dalsze przykłady. Lekarz, pielęgniarka, która nie jest dla pacjenta, nie będzie dobrze wypełniać swojej posługi, swojej misji. Nauczyciel, który nie jest cały dla ucznia, będzie tylko tym, który musi odbębnić, mówiąc kolokwialnie, swoje godziny i nie przejmie się wychowaniem młodego człowieka. I tak dalej, i tak dalej. Jak inny byłby świat, gdyby to nowe przykazanie stało się nową treścią naszego życia. To jest właśnie ten wymiar. Kochać, miłować na wzór Chrystusa. To jest owoc zmartwychwstania. Owoc, który staje się naszym udziałem, jeśli tylko chcemy żyć Chrystusem zmartwychwstałym, jeśli tylko chcemy Go przyjąć. Ktoś powie: no właśnie, mogę żyć i nie wierzyć w Chrystusa i nie będę dobrym człowiekiem? Czy człowiek niewierzący, ten, który Chrystusa nie uznaje, nie może być dobrym człowiekiem? Może. Oczywiście, że może. Może w swoim sercu, w szczerości swojego serca szukać głosu tego, który będzie podpowiadał: czyń dobra, unikaj zła. Ale odróżnia go to od chrześcijanina, od tego, który Chrystusa poznał, że jeżeli przyjmie się Jezusa do swojego serca, wtedy perspektywy, horyzonty, motywacje mojego działania stają się zupełnie inne. Otóż ja kocham
dlatego że Chrystus mnie ukochał. Kocham tak, jak On mnie ukochał i kocham taką miarą, by stawać się Jego uczniem, by upodobnić się do Niego, by być na Jego wzór, by być całkowicie Chrystusowy. To jest prawda o zmartwychwstaniu przekładana na język codziennego życia. Jeżeli Chrystus zmartwychwstał, to my nie możemy nie kochać. Jeżeli Chrystus zmartwychwstał, to my nie możemy nie miłować. Po to Chrystus daje nam nowe przykazanie, a wtedy po tym wszyscy poznają, po tym jak kochamy, czy jest w nas miłość, po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, mówi Jezus, jeżeli będziecie się wzajemnie miłowali. Życzę sobie i wszystkim widzom Włocławskiego Magazynu Katolickiego, abyśmy mogli o sobie powiedzieć, że jesteśmy uczniami Jezusa, to znaczy, że się wzajemnie miłujemy.